Siema widzowie, no miało być takie El Clasico w EA Sports FC, ale nie ma z powodu tego, że no problemy z plikami były na komputerze i dlatego nie będzie tego. No szkoda, bo chciałem bardzo to nagrać, ale lipa. No niestety. No więc zrobię wam takie omówienie weekendu jak futrol. Zawsze coś się da załatwić. Teraz. Lubię Dawida Beckhama. Sebastian, chcesz się wypowiedzieć? Bo ja to nagrywam tą rozmowę i wrzucę na YouTube.
skład. No bo jeszcze było można obejrzeć, no jak był Benzema i w ogóle inni. Więc było Benzema kontra Lewandowski, ale teraz tu... No kisa, no. Vinicius kontra Lewandowski teraz. No tak. No, to nie mogę tak powiedzieć. Ale no, jak Lewandowskiego no nie ma. Ma kontuzję, jak nie zagra, no to... No mi się trudno. Debaj. Albo będzie Depay. Albo ktoś jeszcze inny. Ale Depay to nie gra już w Barcelonie, tylko Atletico. A no, w sumie tak. W sumie rację, no to... No nie wiadomo, kto zastąpiłby Lewandowskiego. A jeszcze chciałem coś wspomnieć. Są jeszcze ciekawe mecze. Nie wiem, czy was to interesuje, czy nie. Kto jest oczywiście kibicem Ligi Polskiej, to mogę wam powiedzieć. Są dwa takie ciekawe spotkania. Gdzie gra Kamil Korsicki, Pogoń Szczecin kontra Jagiellonia Białystok o 15. I Krakowia, Lech Poznań, 17.30. No i oczywiście lider, który był wcześniej, Śląsk Wrocław kontra Ruch Chorzów. Teraz. No, powiem wam, że chyba będzie najciekawszym dniem, bo przed nami będzie gorące El Clasico, które na czas jest oddane przez na całym świecie. No, El Clasico to jest naprawdę oddania fantastyczne. Jeszcze jak czeka tego kilka, aczkolwiek nie tak ten El Clasico. No zacina Jakubik, jakby to do Jakubik mówi, ale zacina. No no niestety słabo słychać Jakubiksa, bo teraz z Jakubiksem i Sebastianiksem nagram. No nie wszedłem, przykro mi Kuba, ale słabo cię słychać. Ale no, zareklamuję jeszcze twój kanał w tym filmie. Po godzinie 20. No i Warta Poznańska z Gliwicą. Też w sumie może być ciekawe spotkanie. Zobaczymy. Już się wypowiedzieliście? No, myślę, że to już tak z soboty to już ciekawego nie ma, chociaż jeszcze widzę jakiś mecz Leicester City kontra Queen Park Rangers. 16 też. Aha. Albo mogę wam powiedzieć, że jest mecz wielkie otwarcie w Holdowie na Stadionie Śląskim. O. Ruch Chorzów będzie grać ze Śląskiem Wrocław na Stadionie Śląskim, tam gdzie gra reprezentacja Polski. Więc no, na pewno będzie się działo. Na razie biletów jest, jakby karnetów wysprzedanych już ponad 27 tysięcy, więc no, dalej się to podwyższa. Więc to zobaczymy, jak tutaj wszystko pokaże. Ostatni mecz w Gliwicach to pożegnali Ruch Chorzów z Pogonią Szczecin, więc no, zobaczymy jak teraz ze Śląskiem Wrocław. No, na pewno takie derby śląskie.
Tak. Dobra, teraz od siebie dodam coś. Dziękuję Wam za wypowiedź, Jakubik i Sebastianik. Proszę bardzo. Proszę bardzo. Jak wspomnieli Jakubik i Sebastianik, oto mecze. Pamiętajcie, Jakubik i Sebastianik. To są te kanały, gdzie możecie obejrzeć El Clasico. Dokładnie. U mnie niestety nie, ale u nich tak. I jeszcze Pelek, o ile nagra w FIFA 19. Dokładnie tak. A teraz przechodzimy do spotkań. Jak wspomnieli Jakubik i Sebastianik, Warta Poznań, Piast Gliwice, Hit, Pogoń Szczecin, Jagiellonia Białystok, Krakowia Lech. O tutaj Ruch wraca do Chorzowa, ale nie na Ciłą, tylko na Stadion Śląski w Chorzowie. Radomiak, mój ulubiony klub, ciężki mecz z Zagłębiem Lubin. Legia ze Stalą Mielec. No i Widzew Sebastianiksa zagra z Rakowem Częstochowa. Teraz pierwsza liga. Lechia Gdańsk, Stal Rzeszów, Zagłębie Lubin, znaczy Zagłębie Sosnowiec, Zgoda Legii, GKS Tychy, Dariusz Banasik, były trener Radomiaka WS, Zgoda Legii, Nieciecza, Górnik Łęczna, Spadkowicze z Ekstraklasy sezonu 21-22, Motor Lublin, Odra Opole, Resowia Aryka, i Znicz Beniaminek i Spadkowie, czyli Znicz Pruszków, Łeb, Miedź, Legnica. Teraz druga liga. Olimpia, Elbląg, Sandecja, Nowy Sącz, Kotwica, Kołobrzeg, KKS Kalisz, Polonia, Bytom, Chojniczanka, Chojnice, Olimpia, Grudzen, Stomil, GKS, Jastrzębie, Pogoń, Siedlce, Rezerwy Lecha WS Hutnik Kraków, Radunia Stężyca w rezerwę EKS-a Łódź. To spotkanie będzie w niedzielę o 13.30 w TVP Sport. Wisła Puławy i rezerwy Zagłębia Lubin. Natomiast 29 października w A-klasie zagra Maków z Rzeczniowem. W Rzeczniowie daleko to... No, Rzeczniów zebrał Makowi awans w sezonie 21-22, ale no... Wiadomość dla kibiców Makowa. Nie traktujcie mnie jako zdrajcy za to, że nagrałem bawiącą się z Karyszewiankę, bo zrobiłem to dla derbów. Bundesliga, Augsburg, Wolfsburg, Jakub Kamiński WS, Robert Gumy, Werder Bremen, Union Berlin, Bayern gra z Gimstanten, Borussia Mönchengladbach z jakimś Beniaminkiem, Stuttgart Hoffenheim, RB Leipzig, FC Köln, Eintracht Frankfurt z Borussią Dortmund, ulubiony klub Jakubiksa, Bayer Leverkusen z Freiburgiem, teraz Premier League, Chelsea, Brentford, Arsenal, Sheffield United, Burnley, jakieś niższe kluby, Wolver, Newcastle, West Ham, Everton, Brighton, Fulham, Aston Villa, Luton, Town, Liverpool, Nottingham Forest i tutaj derby Manchesteru, Manchester United vs Manchester City. Teraz kolejna. Stade Remis, Lorient, teraz Liga Francuska, Lens Przemysława Frankowskiego z Nates, PSG Brest, Leeds, Monaco, Montpellier to Luce, tam gra Said Hamulić, były zawodnik Stali Mielec, Mertz Le Havre, Reims Strasbourg i Olympique Marsylia zagra z Lyonem, Sassuolo Bologna, teraz Liga Włoska, Lecce Torino, Juventus, Hellas Verona, Juventus i jej Sport FC jest bardzo ciekawy, bo jest i hymn, który mi się bardzo podoba, i stadion Juventusu, Allianz Stadium, Cagliari, Frosinone, Monza, Udinese, Inter, Roma, tutaj kibice Interu mają widzę już na Romelu Lukaku za zdradę, Napoli, Milan, mój idol Piotr Zieliński, Empoli, Atalanta,
Lazio Fiorentina, Almeria Las Palmas, El Clasico Real Barça, Mallorca Getafe, Cádiz Sevilla, Real Betis Osasuna, Rayo Vallecano Real Sociedad, Athletic Bilbao Valencia, Atletico Madrid Deportivo Alves, Granada Villarreal. No jak powiedzieli Jakubicy, Sebastianik z El Clasico nie zagra Robert Lewandowski, prawdopodobnie jeszcze wiadomo, że nie zagra Thibaut Courtois i Eder Militao, bo mają kontuzję do kwietnia. No i nie zagra De Jong chyba, chociaż w Barcelonie ostatnio błysnął młodzieżowiec. Marc Guanyu, prawie jak Marc Gual z Legii. No, tylko w Hiszpanii, tylko Barca, ale szacunek do Realu. A, i w tym spotkaniu, co nagrałem wam, no ale nie zobaczycie tego, bo problemy z dyskiem i z plikami, to tam Lewy strzelił dwie bramki i Pedri dostał czerwoną kartkę. Tyle wam mogę powiedzieć o tym spotkaniu. No szkoda, że nie zobaczycie. No ale może mi się jeszcze uda, nawet w tym tygodniu, jak będę miał czas. No ale mówi się trudno. To wam nagrałem zamiast tego. Wczoraj Legia wygrała z bośniackim klubem. No ten bośniacki klub ma stadion jak broni Radom, no ale sprawił trudne warunki Legii i przecież AZ Marem przegrała na tym stadionie. Jeszcze na koniec kanały Jakubiksa i Sebastianiksa, tutaj ich filmy, Liga Mistrzów, kariera Borussii Dortmund, kajakarstwo. Przeróżne filmy. Jeszcze tu jakieś gry na telefon. Kuba wtedy był na wakacjach. To kanał Sebastiana. No tutaj Polska, Czechy i kariera Widzewa i mecze towarzyskie Widzewa, bo Sebastian jest wiernym kibicem Widzewa i chodzi na ich mecze. No i jeszcze wbijajcie na kanały jak Christian z Games Pelek, on tam nagrywa FIFA 19 Sport po mojemu i Wojtas Fikana, wam tylko pokazałem kanały Jakubiksa i Sebastianiksa, ale na te, co powiedziałem, również wbijajcie. No sorry, no chciałem tak bardzo to El Clasico i nawet napisałem do widzów na grupie i powiedziałem widzom w szkole, że El Clasico nagrywa tu lipa z powodu problemów technicznych. No przepraszam was, mam nadzieję, że wybaczycie, jak nie będzie żadnej awarii, to ten cały film będzie. No pierwszy raz u mnie na filmie byli Jakubic i Sebastianiks. No bo u nich tylko ja miałem być okazja, a oni u mnie nie. Mam nadzieję, że było ich słychać. Dobra widzowie, żegnam jeszcze w tym odcinku, więc papa widzowie, papa.